witam was serdecznie na moim kanale i zapraszam do mojej skomryku. Moi mili, dzisiaj nową chcę was zaprosić w czasy PRL-u, bo zrobimy dzisiaj kiszkę wątrobową. Kiszka wątrobowa jest na bazie wątroby oraz pachwiny lub boczku lub pomieszane bocze z pachwiny. Jest to smaczna wędlina, a przepis jest bardzo łatwy. A dlatego wątroba jest nośnikiem żelaza i witamin grupy D. Więc zapraszam. Zaczynam. Do naszej wątrobianej potrzebujemy 1/4 wątroba wieprzowa, 1/4 bocze wieprzowe. Pierwszą rzeczą najważniejszą, co musimy zrobić, to ugotować pachwinę i bocze do miękkości. Wkładamy do garka i ja do tego jeszcze dokładam 2 listki laurowe, kilka ziarnek ziela angielskiego, tak dla smaku, bo część tego wywaru będzie nam potrzebna, i gotujemy. Jedziemy. Pachwinę pokroimy sobie na mniejsze kawałki, to nam się szybciej ugotuje. Zalewamy to wszystko zimną wodą do zakrycia. Ja wrzucam 2 liście laurowe i kilka ziarnek angielskich dla smaku. I gotujemy to do miękkości. Wody, w którym gotowało się mięso, odciągając z wierzchu tłuszcz. Teraz parzymy wątrobę. Jak żeście widzieli na filmiku, mięso mamy ugotowane, wyciągnięte. Przechodzimy do drugiej fazy, znaczy się mielenia mięsa. Ale takie jedna uwaga, za którą przepraszam z góry. Zapomniałem powiedzieć, że do tego mięsa również są dane skórki. Ja miałem w lodówce, zapomniałem wyciągnąć, więc są jeszcze skórki, ale w opisie na filmiku będzie wszystko napisane. No to jedziemy. Przed zmieleniem całej pachwiny odłożyłem boczek ugotowany, który będę mielił na inny. Druga część naszej produkcji jest zakończona. Pachwinę pomielili, wątrobę w podparzeniu tymi pomielili. Teraz będziemy to wszystko blendować z przyprawami. Potem zmienimy siatkę, zmienimy wątrobę, która została do całkowitego ugotowania, oraz ugotowany boczek. I to będzie chyba już 3/4 naszej produkcji zrobionej. No to jedziemy.
Mięso razem z wątrobą mamy blendowane. Teraz zmielimy boczek na sitku numer 5 razem z wątrobą. Dorzucimy i ręcznie wymieszamy. Tylko jedna taka uwaga, co dotyczy się wyrobu właśnie gotowanych w ogóle. Podobowy gotowany. I nie możemy, nie można się wedle przepisów, że jest 2 gramy na kilo tego, 3 gramy na pieprzu, na tyle. Trzeba zawsze spróbować. Powinno być to ciut więcej, bo i tak potem przy parzeniu woda wyciągnie. Ale trzeba zawsze spróbować. Czy może troszkę więcej, troszkę mniej. Dlatego ja też na Janku nie dawałem za dużo, jak się widzieli. Potem dosypałem, bo to trzeba wszystko sprawdzić po wymieszaniu. Taka mała uwaga i jedziemy dalej. Teraz wyciągniemy wątrobę, która pozostała do całkowitego gotowania, żeby była cała gotowana. Mamy już wątrobianą zblendowaną, przybawioną. Teraz dorzucimy boczek i wątrobę gotowaną. I dobrze wymieszamy. I wątrobianą mamy już gotową. Teraz tylko wyjechać w jelitach, sparzyć, studzić i zjeść. Tylko jeszcze teraz spróbuję na smak. Jak mówiłem, trzeba próbować. Tylko postanowiłem, że tym razem nie użyję nadziewarki, bo nie każdy ma. Chcę to pokazać, jak to robią, że ludzie dawno robili, jak teraz robią i jak nie mają nadziewarki. Po prostu wziąłem, zrobiłem sobie taki lejek, butelki i tym lejek wziąłem nadziewać. To jest płynna masa, płynny farsz, także spokojnie przeleci. Zobaczmy. Zaczynamy. Dzisiaj będę nadziewał wątrobianą jelita wieprzowe grube. A ja mi dostanie trochę farszu, to albo wyjadę w polamity, albo dam do słoika. Po słoiku też mogę to spasteryzować i też będzie super. No to zobaczymy, jak mi to wyjdzie. No jedziemy. Podłożyłem sobie tą miseczkę. Jakby mi to spadło, to mi do miseczki spadnie. Tu mamy jelitko. O. Jelita nie mogą być najechane ściśle, tak jak wędlina. Musi być luźno, ponieważ podczas parzenia tam jest woda, która będzie parować, będzie rozszerzać i mogą jelita popękać. Teraz je powiążemy.
głowa została już nadziana, powiązana. Musi być, pamiętajcie, luźno. I teraz będziemy ją parzyć. Drodzy moi widzowie, co ja mogę na temat powiedzieć? Wypróbowałem kiszki wątrobianej, zaraz myślę, przypomniałem sobie, ja byłem mały chłopak i mama dawała mi właśnie taką wątrobianą na kawałku bułki, świeżej bułki. Ten sam smak, ten sam zapach. Bo to jest naprawdę prawdziwa kiszka wątrobiana z lat PRL. Tak jak się robiło, tak jak się wykonywało. Naprawdę. Kto chce jeszcze sobie przypomnieć takie czasy, gdzie jadą taką wątrobianę, lub ci, co nie mieli możliwości, a chcieliby spróbować, to naprawdę polecam zrobić. Jest super. Tak smacznym akcentem żegnam Was dzisiaj już w tym filmie. Jeśli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę, czy dzwoneczek. I piszcie komentarze, które dla mnie najważniejsze. Do zobaczenia!